Ludzie zaczęli robić zakupy na długo przed pojawieniem się pieniędzy. Wymieniali wtedy na przykład skórę z dzika na grot strzały albo kieł jakiegoś drapieżnika za kawałek rzemienia. Jakoś nie ma historycznych doniesień o uzależnieniu od takich wymian. Ale dzisiaj zakupy mają inny charakter. Możemy kupić koszulę za jeden uśmiech, pod warunkiem, że mamy przy sobie kartę kredytową. Dzisiaj w psychoteczce zajmiemy się zakupoholizmem. W centrach handlowych możemy spotkać tysiące osób, jednak większość z nich nie jest zakupoholikami. Jak to się zatem dzieje, że kilka procent społeczeństwa popada w uzależnienie od zakupów? Na początek powiedzmy sobie, czym jest zakupoholizm. Jest to rodzaj uzależnienia behawioralnego, czyli uzależnienie inne niż na przykład alkoholizm. Alkoholik jest przede wszystkim uzależniony od substancji chemicznej, od alkoholu. Zakupoholik nie jest uzależniony od produktów, które kupuje, lecz od samej czynności kupowania. Na tę czynność składa się wiele elementów. Wybieranie produktu, porównywanie, przymierzanie i w końcu płacenie za niego oraz przynoszenie do domu. Bardzo często osoby uzależnione dozują sobie przyjemność, na przykład spędzając całe godziny w internecie, porównując ceny lub modele w różnych sklepach. Jednak najsilniejszym doznaniem jest moment zakupu. Co się wtedy dzieje w mózgu takiej osoby? W zasadzie to samo, co w mózgu każdego człowieka, robiącego coś przyjemnego. W układzie nagrody wydzielają się neuroprzekaźniki takie jak dopamina i serotonina, którymi mózg daje do zrozumienia, że zrobiliśmy coś korzystnego dla naszej pomyślności. No właśnie, tylko ten mechanizm jest skalibrowany na trudy życia, z jakimi mieliśmy do czynienia przed erą internetu i zakupów na kredyt. Kiedy trzeba było się nieźle namęczyć, żeby zdobyć jedzenie, ubranie czy krowę. Kiedyś nowa koza była nagrodą za ciężką pracę przez długi czas. Nikt nie mówił, kup moją kozę dzisiaj, a zapłacisz za nią po wakacjach w wygodnych ratach. Wysiłek i nagroda były ze sobą nierozerwalnie połączone. I to w odpowiedniej kolejności. W dzisiejszych czasach przyjemność zakupów można odczuć na zawołanie. Niekoniecznie trzeba przy tym dysponować już zarobionymi pieniędzmi. Z tego powodu sporo ludzi uzależnia się od tego zastrzyku dopaminy i serotoniny i chce odczuwać błogi efekt ich działania jak najczęściej. A że przyjemność staje się ważniejsza niż środki do przeżycia kolejnych dni, zakupoholik zaczyna się zapożyczać i popada w długi. Jak to się jednak dzieje, że niektóre osoby popadają w uzależnienie od zakupów, a inne nie? Wpływ ma na to szereg czynników. Bardzo często czynnikiem ryzyka jest niska samoocena i próba podwyższenia jej przez zakup rzeczy, które mają inni, ci lepsi. Innym czynnikiem sprzyjającym jest zmaganie się z innymi uzależnieniami u siebie lub w rodzinie, a także depresja lub silne wahania nastroju. Po czym zatem poznać, że mamy do czynienia z zakupoholizmem? Można stworzyć listę sygnałów ostrzegawczych. Znalazłyby się na tej liście na przykład poczucie wstydu, wyrzuty sumienia po kupieniu czegoś, kupowanie dla poprawienia sobie nastroju, ukrywanie zakupów przed rodziną, przeznaczanie pieniędzy na zakupy zamiast na opłacanie rachunków lub oddawanie długów, posiadanie sekretnych kart kredytowych lub kredytów, przeżywanie euforii zakupowej podczas nabywania nowych rzeczy, kłótnie z rodziną lub przyjaciółmi, których tematem są zakupy. To tylko niektóre oznaki tego, że kupowanie stało się problemem. A jak sobie radzić z zakupoholizmem?
Najskuteczniejsza jest terapia behawioralno-poznawcza. Za tą skomplikowaną nazwą kryje się prosta treść – poznać mechanizmy i zachowania, które wpędziły nas w kłopoty, a potem zmienić je tak, żeby nasz umysł reagował na stare bodźce w nowy sposób. Brzmi to prosto, ale niestety takie nie jest i wymaga czasu. A jakie kroki można zastosować od razu? Najlepiej chodzić do sklepu z gotówką, a karty płatnicze zostawiać w domu. Poza tym dobrze jest robić listę zakupów i się jej trzymać. Należałoby też unikać promocji oraz wyprzedaży. Poza tym dobrym pomysłem byłoby zrezygnowanie z subskrybowania powiadomień o promocjach w sklepach internetowych. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że trudno radzić sobie z uzależnieniem w pojedynkę. Dlatego jeśli widzisz u siebie problem, najlepiej porozmawiaj z kimś, kto może Ci pomóc. Jeśli tak zrobisz, będziesz mieć za sobą najtrudniejszy krok, czyli przyznanie się do problemu. Ale z pieniędzmi związany jest nie tylko zakupoholizm. Bezpośrednio związany jest z nimi hazard. I o hazardzie opowiem w następnym odcinku mojej psychoteczki. A póki co, nie dajmy się zwariować.